Cześć, wyleci ekipa WK z tej strony. Dzisiaj będziemy sobie wspominać naszą stronę internetową na przestrzeni lat. Jest taka strona internetowa jak Web Archive, która gromadzi archiwum internetu całego i dzisiaj Damian przygotował nam retrospekcję naszej strony internetowej od roku 2013 do 2019. Ja widzę, Damian? Też Facebooka starego. To jeszcze możecie zobaczyć pewnie te rzeczy. No. Nie kasowaliśmy. Tak. Są od samego początku działalności rzeczy. No i jako, że Web Archive nie do końca zbiera niepełne dane i wiele obrazków nie pobrał, bo wszystko musi pobrać na serwer, poszerzyłem trochę ten materiał. Tak mi się wydaje, że zobaczymy, jak wyglądał sklep od samego początku. No i mamy rok 2013. Ten post jest z grudnia. Opiszę procedurę zamawiania u chłopaków. Mhm. Jeszcze tylko powiem, że za kamerą jest telewizor, więc będziemy się patrzeć nad was. Czuję się jak taki dziadek, który ogląda, co za młodu robił. Ja tak mam z treningiem siłowym. Dobra, no to przedstawiam sklep z 2013 roku. Napiszcie do nas na maila, jaką koszulką jesteście zainteresowani. Podajcie rozmiar, typ koszulki oraz kolor. To jest sklep? No tak, tak. Tak sprzedawałeś rzeczy, Paweł. Ładny sklep, naprawdę. Ramka dobra. My odpisujemy, czy jest jeszcze taka koszulka, lub zaproponujemy to, co zostało. Prosto mail, teraz kurczę, strony, nie strony. Nakomplikowaliśmy sobie strasznie. A tutaj mail, cyk, koszulka. No kurczę. Pierwszy projekt w historii w ogóle działalności WK. Ciekawe, czy ogląda nas osoba, która ma tą koszulkę. I pamiętam, chcieliśmy wszystkie kolory. Mi się podobał ten. Tobie tamten, tobie ten, czerwony, niebieski, żółty i mieliśmy wszystkie kolory tańczyć. A Robur zawsze chodził w tej zielonej takiej, co? Ciemnozielona. Ciemnozielona. Tylko on ją. Ty i zobacz, 5 lat nam zajęło stwierdzenie, że jednak robienie 5 kolorów nie jest optymalne. Dokładnie, dla sprzedaży. Być może to się wydaje z zewnątrz fajne, ale wewnątrz wiemy już, że jednak większość osób wybiera stonowane rzeczy, czarne, max, czarno-białe. Czarne z czarnym ewentualnie. Czarno z czarnym. Czarne z czarnym na czarnym, w skrócie. No. Treść posta brzmi następująco. Od jutra zaczynamy wysyłkę wszystkich koszulek. Wiem, że niektórzy czekali bardzo długo. Nie my zawiniliśmy, ale przepraszamy. No, kolejnym kto razem... miał zawinić? Znaczy, nie mogliśmy my zawinić. No. To pozdro. Wszyscy dookoła. To pozdro na wszyscy końcu. Dookoła zawinili, tylko nie WK. Chciałbym zwrócić na coś uwagę. Wszędzie jest w liczbie mnogiej, gdzie jest przepraszam, zawiniłem, nie uda się, tak? Ale wiem, że niektórzy czekali bardzo długo. Tylko raz jest liczba pojedyncza. No. A wszędzie jest odpowiedzialność zbiorowa, nie? No. Autor posta się tutaj nie załapał niestety, ale myślę, ciekawe, że... Ciekawe kto, a jak obstawiacie, kto to napisał? Paweł S. Ja Paweł Sikora. Na pewno Paweł. Ja przez dobre 2 lata, praktycznie ja obsługiwałem to takie sprawy organizacyjne, nie? Dopiero potem doszedł Jarek czy inne osoby. Dobra. Wiem ja, że niektórzy, ale my nie zawiniliśmy. No, sprawa była naprawdę tam konkretna, chyba miesiąc nawet, nie? Jeśli to... Bo najbardziej koszulka jest co chcesz w pamięci, istnieje. I ta sławna promocja za 25 zł, gdzie sprzedało się 1000 koszulek. No, tak. I się lekko zdziwiliśmy, bo zamówionych było chyba 150 czy coś takiego. No i te koszulki też nie były jakości najwyższych lotów, bo to była podstawowa koszulka od producenta. O, 2013. Tekturówka tak zwana. Tak, to były 2013, jeszcze 14. Jeszcze to były gotowce z nadrukiem. Dopiero od ile pamiętam, 2015 zaczęliśmy współpracować ze szwalniami. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, co to elastan. Łapa jeszcze nie opinała w tych koszulkach. Nie był to nasz krój. No i też taka cena mogła być, ale no... Rękawki do łokcia. Tak, ja pamiętam rękawek do łokcia, jak kupiłem kiedyś od was koszulkę. Ale już na samym początku też wiedzieliśmy, że te rękawki nam nie pasują, bo pamiętam, że chcieliśmy skracać te rękawki. Tylko, że nie da się na gotowej koszulce dobrze skrócić rękawkę, jak się okazało potem i kolejne problemy, nie? No naprawdę, perypetie z dostawcami to były niezłe na początku. Teraz nie, no teraz to jest Ameryka w porównaniu do tego, co było. Takie problemy, jak teraz mamy, to nic.
No. Dopiero jak się uczyliśmy, wszystkiego dalej. Było, nie? No to mamy rok 2014, no i sprzedaż przeniosła się na forum, które powstało właśnie w kwietniu 2014. No i wyglądało to następująco. Już można było sobie wybrać wzór, tych wzorów było więcej. No to już widać organizację. To już naprawdę jest lepiej, widać progres. Jaki to jest rok? To jest kwiecień 2014. 14, no i ten rok widać, że ciężko przepracowany był. Zobacz poprzednie zdjęcie, nie? A to. Żyła. Żyła jeszcze. Radą w kuj. No. Tabelka rozmiarów dostępna tam. Podawaliście tabelkę rozmiarów w linku w poście. Nie, nie było. A tutaj chyba wszystko w jednym miejscu. No to już dla mnie to jest praktycznie profesjonalna firma. Już mail, się stworzyła. Mail się nie zmienił, koszulki WK. Poczekaj, tutaj jest czerwonym. W tym tygodniu planujemy otworzenie sklepu internetowego z koszulkami, więc na dniach będziesz mógł złożyć zamówienie. Złożenie. No. A tutaj co było? To było ten etap, kiedy ludzie do mnie dzwonili, czy mogą odebrać osobiście. Ja wychodziłem na parking przed blok koszulki sprzedawać, nie? Pamiętam, jechałem gdzieś na Śląsk na dworcu, sprzedawałem koszulki. A pamiętacie na targach, jak sprzedawaliśmy koszulki? Storby, braliśmy siatkę. Storby sprzedawaliśmy, no. Braliśmy siatkę i dosłownie siatka na... pełną parą był. No, siatka na podłodze. Łączek taki domokrążca. Siemanko, siemanko, chcesz, wiesz, z siatki wyciągasz? Pamiętam, że na pewnych zawodach nie mieliśmy stoiska, po prostu wpadliśmy, nie? Ale wzięliśmy te nasze opaski. Do naszych opasek była większa kolejka niż do wszystkich stoisk dookoła. No. I wtedy zobaczyliśmy, że dobra, chyba trzeba konkretnie dalej, postawić na to i się rozwijać dalej, no. No i właśnie w 2014 Paweł, jak obiecał, tak zrobił. O kurde, no jest i sklep. Widzimy teraz pierwszą wersję sklepu. Co prawda nie jest pełna, brakuje wielu grafik. Wyjebał baner w szkole. Tak, niestety tak, ale no to jest ze względu na to, że właśnie ten Web Archive musi wszystko pobrać na swoje serwery i nie pobrał wszystkiego. Ale zobacz, najważniejsze pobrał, petarda t-shirt, wiedział co pobrać. Zobaczcie, pierwsza sesja chyba WK, blokowisko, z blokiem naprzeciwko mojego pomieszkania. Czy myślisz, że nie da ten, z kontrolingu tylko, no. Ale zawsze coś, nie? Pokaż. Zdjęcie w tle tam no było podjebane. Otworzy się? No otworzy się, ale, na bank. Ale ogólnie, jeśli chodzi o taką stronę produktową, to może ją pobrać z innego roku. Mhm. Ale zobaczymy, czy to zadziała, bo oczywiście mam internet z telefonu na siłowni. No, tak jak widzicie, no to nie. Niestety nie zapisało tak jak no trzeba. No musimy się nacieszyć tym powiększeniem z kontrola. No i ale to było w zasadzie cały czas mamy na platformie sklep. Wtedy też to był pierwszy sklep na platformie, ale wtedy jeszcze te platformy nie były tak. No tak nie można było dostosować tak jak teraz. Wtedy te szablony były takie proste, dużo mniej opcji i no generalnie ja nie uważam się za jakiegoś estetycznego gościa i jak Koryna przyjechała do mnie, pamiętam, od początku nam pomagała poustawiać te wszystkie zdjęcia, miniaturki. Nie wiem, czy Damian będziesz miał później, co się stało, bo pamiętam, że Koryna do mnie przyjechała i cały dzień zmienialiśmy zdjęcia i wszystkie ułożenia, po prostu masakra była, nie? Nie wiem, czy to jest już poprawione, czy przed, ale... Nie, zauważycie poprawę, zaufaj mi. To nie w tym roku. Ej, ale też kojarzę posty z Armii, gdzie ludzie chcieli, żebyśmy wskrzesili ten klasyczny wzór petardy rysunkowy. Ja możecie dać znać w komentarzach na dole, co o tym sądzicie, bo aktualnie nie myśleliśmy o tym. Tutaj jest wersja z grudnia 2014 i już mamy baner i mamy petardę. To jeszcze najebane. Prawdziwą petardę z... Jaki miała związek? Agmatyna, która jeszcze na tamten moment była legalna. Na końcówkę się załapaliśmy. Ej, w ogóle szacun. Chyba po 3 miesiącach przyszło pismo z GUS-u, że mamy wypierdalać z tą wersją petardy. Ale jak patrzę na tę stronę, to naprawdę szacun, że ktoś kupił suplement od nas z takiej strony. To tylko polegało na tym, że ktoś cię ogląda. Się nie dziwię, że były komentarze, czy my to robimy w piwnicy. No. Hmm. Nigdy nie robiliśmy w piwnicy suplementów, ale spojrzeć na ten sklep, to można by było pomyśleć, że te kafelki to jest nasz piwnica, magazyn. Nie? To w ogóle wygląda jak piwnica. Nie? A w ogóle rozkmin, że sesja zdjęciowa była tak naprawdę na tle piwnicy. Mm. Za roburem, za jego stopami są okna piwnicy. Czekaj, mogę przeczytać? O, jest opis petardy. Potrafi mocno pobudzić,
Potrafi mocno pobudzić, zwiększyć siłę, wydolność oraz zapewnić na treningu prawdziwe wyjebanie. No tak, no. Zapewnia wyjebanie. I pamiętam te maila dostałem, że ktoś zamówił petardę na uczelnię i że miał duże problemy, bo podejrzewali go o terroryzm. Bo ktoś się bał, nie? Że bo my mieliśmy na opakowaniu zaraz wyjebie, czy coś takiego. Ale siła wyjebanie. Ale nie, poczekaj, uwaga, zaraz wybuchnie. Uwaga, zaraz wybuchnie. Mi się podoba nasza szczerość. Muszę nas pochwalić. Uwaga, inspiracją do powstania petardy był bardzo skuteczny suplement o nazwie Pre-OG, promowany przez jednego z najbardziej znanych youtuberów z USA, Chrisa Jonesa, ze względu na silne działanie. Bla, 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 okej, po prostu chodziło nam o to, żeby skopiować suplement, który działa, nie zmieniać go, bo działa, bo po co kombinować, tylko żeby był tańszy, bo robimy go w Polsce i nie płacicie do wysyłki z Ameryki. I to samo było w reklamie. Dokładnie. To samo było w reklamie petardy, tutaj można dać. Można powiedzieć, że zainspirował nas Chris Jones ze swoim suplementem Pre-OG. W zasadzie to jego suplement miał tak świetne recenzje, że postanowiliśmy skserować produkt w 100%. Wcale nie chcemy się uważać za geniuszy, którzy wymyślają w ogóle coś na nowo. Przetreningówki to jest znane są formuły, nie? Dokładnie. A tak jak teraz, zauważcie, jak nagrywamy na ekipę film, jeżeli podjebaliśmy od Freeza, to mówimy, że podjebaliśmy od Freeza. No tak, jeżeli byśmy zaczęli brać sterydy, no to powiemy o tym, że zaczniemy brać sterydy, także no mi się wydaje, nie, no to tutaj duża pochwała dla nas sprzed 5 lat, że no bo dałeś mu kudos, w sensie jak ktoś chce, to zobaczy sobie jego suplement i może kupi od niego, nie? A nie tak, że zerżnąłeś skład i elo, nie? No, tu zerżnąłeś skład, no, ale kredyt jest. Kredyt jest, to nie jest jego, nie był opatentowany ten skład, więc mieliśmy pełne prawo, żeby to zrobić. Oprócz tej Agmatyny, która była takim hitem tego roku, no to są same znane składniki. Ba, ja myślę, że Chris Jones sam mógł skserować pewien produkt w 100%. Jeszcze od kogoś innego. Od nas. Może nie od nas, ale... Pewnie bombę skopiował od nas. Tak. Co Panie. Ciekawe, bardzo podoba mi się dopisek, nie stosować przed snem, preparat silnie pobudzający. Widziałeś? Kto tam jest na dole? Chłopaki myśleli. Już wariat leży. A mogę jest zobaczyć, co tam jest napisane? Stokówka, no. Ile kosztuje przesyłka? O, zobaczcie, jakie ceny. Już właśnie, były. Teraz... Poczta Polska 5,50. Bardzo ciekawe jest to, że na tym sklepie nie ma żadnych regulaminów, że nie ma mowy o polityce prywatności, o jakichś informacjach, nie ma RODO, nie RODO w ogóle co to nie było? Nie ma, RONDO, ale RODO nikt nie wiedział, co to jest RONDO. Nie ma zbędnej trzody, są konkrety. Rozmiary koszulek, jakieś podstawowe pytania, gdzie napisać i tyle, nic więcej. Ale to były inne czasy internetu, to było coś takiego, że wchodziłeś na YouTube'a i czułeś się jak na własnym podwórku, a teraz jest tak, że jest tego tak dużo, że nie jesteś się na podwórku, są różne podwórka. A kiedyś to było, że wrzucałeś i byłeś w jednej puli, teraz jest kilka tych pól. Ja pamiętam, że to były czasy, ta Poczta Polska na dole, że słyszę pula, chodziliśmy z tymi, kojarzycie... starsze panie na bazarach z takimi siatami, z takimi, jak one się nazywają? Bazarówy. No nie wiem, coś takiego. To my chodziliśmy we czwórkę z takimi siatami na pocztę i staliśmy tam 2 godziny i wysyłaliśmy kurwa, te w dwóch się zamówienia. Niosło, nie? Aż w końcu zaczęliśmy, o Jezu, to był ostatni etap przed kurierem. Zaczęliśmy nosić paczki Chryslerem na pocztę. Nawet naprawdę, Chryslera. Tyle było zamówień, że Chrysler i staliśmy godzinę na pocztę. No. Chrysler był odkupiony od prezesa PKO banku, który miał tego Chryslera od nowości, od 2004 roku i pamiętam, że mnie chyba i Robura, albo mnie Pączka i Robura, bo nie byliśmy wszyscy, przewiózł nas ten prezes przy uzgadnianiu umowy. Jeepem, Mercedesem, jaki to był ten Mercedes? To nie było, Pączek był. Jeepem takim wyrąbanym. To taka anegdota odnośnie Chryslera. Jeszcze chciałem dodać w kontekście sklepu. W tamtym momencie opieraliśmy się tylko na klientach z YouTube'a. W sensie, kto nas ogląda, kupuje. Teraz już to wygląda inaczej. Ktoś nas totalnie nie ogląda i kupuje, bo strona po prostu i w ogóle wygląda inaczej, a nie jak mamy okazję świetną podziękować wszystkim osobom, które na początku
obdarzyły zaufały. Nas takim wielkim zaufaniem, bo patrząc na to, co się dzieje na tej stronie... Ja bym nie kupił. Jestem w szoku, że kupowaliście od nas takiej ilości i jesteśmy mega wdzięczni. Ale patrz, jak teraz się... mogliśmy wyjść poza kanał, nie? Ale wtedy, jak patrzyłeś na tą stronę, to serio było okej, okay, nie? W sensie, że nie wiesz, że jest coś źle. Nie mieliśmy punktu odniesienia. To był pierwszy raz w życiu, kiedy robiliśmy coś takiego. Dlatego doświadczenie, jeszcze raz doświadczenie. No. Okej, okay, no i w 2014 roku założyliście też pierwszy fanpage sklepu. Nazywał się Warszawski Sklep. Warszawski Koks. Ja pamiętam, decydowaliśmy, jak to ma się nazywać, nie? Tak. I zaprezentujemy teraz kilka postów, może coś o nich powiecie. Te Timby do dzisiaj są jak nowe, uwielbiam Timberlandy. To jest... Masz te same? No przystojny mężczyzna. Te buty są niezniszczalne. Ja robiłem to zdjęcie? Te buty są niezniszczalne. Nie okej, okay, ale tutaj już widzę logo, nasze logo tutaj już było po liftingu. Tak. To nie jest to surowe, klasyczne pierwsze, tylko już lekko wygładzone, żeby nadążyć nad czasami tamtymi. Ale tym coś takiego zrobiliśmy. Też znowu że... ze starym logiem koszulki. Mieliśmy. Nie ma ich tutaj, nie ma tych. Tutaj nie ma, ale tutaj już upłynął jakiś czas i postanowiliśmy, że okej, okay, już trochę czasu minęło, że teraz popularne są bardziej takie opływowe kształty, takie mniej szczegółów. No ale że nasze logo było dość szczegółowe, no to właśnie tak wygląda. Ale też mieliśmy problemy z nadrukami, żeby zrobić. Tam mieliśmy tyle tych kropeczek. Tak. Okienka. Okienek, cienkich takich elementów. I chciałbym zwrócić uwagę, post Paweł Sikora. Lepszego modela od Sakera nie znajdziecie. Obiektyw go kocha. To Paweł Sikora? Tak. No to, tak. Jest podpisany. No i od razu grafiki reklamowe, które generowaliście. O, tutaj jeszcze właśnie z warszawskiego sklepu. Mm. Ten tutaj... zielony w ogóle, co to ma znaczyć, ten zielony, nie? W ogóle teraz jak rozpatrujesz banner, no to gdzieś się doszukujesz, żeby ta treść była spójna między sklepem, kanałem, ubraniami, a tutaj po prostu było random, nie? Tak. Random zielony to kolor nadziei, ale mieliśmy właśnie, nadzieję, że kiedyś będzie ale właśnie dzięki temu nieszablonowemu działaniu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Dokładnie. A swoją drogą polecam program GIMP, naprawdę, profesjonalny grafiki możecie tutaj tworzyć. Zrobiłeś GIMP? To GIMP? Tak, no. Tak. Paweł do tej pory w GIMPie robi rzeczy. Jest Ewelina. Miniaturki w GIMPie. Ewelina i Paweł, którzy nam pomagali. Znaczy tu Pawła nie ma, ale na początku nam bardzo dużo pomagali. Ewelina jeszcze swego czasu pracowała, jeszcze tak 3 lata temu, nie? A ten na środku, to kto to jest? Dwa? Na dole. Czy tam 2 lata temu. Licząc, że wiesz, jest świeżo nowy rok, no to w 2017 jeszcze pracowała. Ty, jest legendarna zielona koszulka. Popierdalał w niej. Codziennie. Nie wiem, czy wziął 7 tych koszulek, czy... Codziennie była zielona, nie? Więc zobacz, dostawa koszulek, no i konkret. Konkrecik, nie? To już... No i informacja w twarz. Nagle, a co to jest za wzór? Zdjęcia na modelach. Co to jest, jakiś turecki dywan z tyłu, czy co to jest za wzór? Nie mam pojęcia. Ale wiesz, zadziałało. Wiesz, co to był za wzór? To był tak, background. Tutaj oczywiście gratuluję. Tu jakaś czcioneczka. Akcja marketingowa, jedna z pierwszych. 24 lipca 2014. No, to już... pamiętam... wystartowałem w tej opasce. Miałem czerwoną na dół. Pamiętam. Mieliśmy rozkminę, czy cię wpuszczą, czy mnie wpuszczą. Mówię, nie, wchodzę. Mówię, wchodzę. I dał radę. Po takim czymś zamówienia wzrastały kilkukrotnie. Po wejściu? Po opasce gratis wszyscy kupowali. No kurczę, opaska to jest coś. A to były pierwsze nasze opaski. Ale kiedyś opaska miała, wydaje mi się, jeszcze większą wartość, bo była mniej dostępna. Mamy damską i komentarz. Początek taki, teraz to chyba komentarz wytniemy. Komentarz jest gig. Nie, ja bym zostawił ten komentarz, w sensie zostawmy to, bo to jest zajebiste. Pozdrawiamy Karolinę, nie? Karolina, dzięki za szczerość. Siedzisz sobie tak teraz i patrzysz na to, no to co można na tym powiedzieć? Znaczy, no wiesz, może dla kobiety natural bodybuilder ma niewielkie znaczenie. Podobało się dziewczyna. Ale podobała się ta koszulka, no. Ale swoją drogą, ciekawe, czy Karolina do tej pory ogląda. Oczywiście w tle sklep, ładnie tutaj zblurowany, delikatnie przyćmiony. Zwróćcie uwagi. To nie jest przypadek. Naprawdę. Zep, tylko zep. Tu widać progres w GIMPie po prostu. Zep chciał koszulkę. Progres w GIMPie. Nie, ja myślę, że ja jestem na bardzo podobnym poziomie, wiesz, od tamtego czasu jestem na podobnym poziomie w GIMPie. Podobnym, ale... I myślę, że
teraz jakbym miał coś robić, to bym stworzył bardzo podobne. Ale podobają mi się zasady, są takie jak w tych reklamach gier przeglądarkowych. Skomentuj, wiesz, dwa, zbierz leki i wygraj. Wiesz, to jest takie, że przed filmami niektórych youtuberów jest taka reklama z grą. To był czas na Facebooku, że strasznie szły te rzeczy z konkursami. My na głównym fanpage'u bardzo dużo robiliśmy takich, nie wiem czy kojarzycie. Taminka. I że ludzie głosowali w ten sposób. I strasznie Facebook podbijał zasięg, jak coś tam ludzie zareagowali. Ty, teraz my już tego 40 tysięcy ludzi na fejsie zebraliśmy konkursami, pamiętasz? No. Była taka funkcja konkurs. Oni to potem usunęli na fejsie. Nie wiem, ale robiło się... straszne zasięgi robiły. No, to było niesamowite, konkursy. Serio, no ludzie dochodzili, to nam zboostowało wszystkich. Ale to skasowali potem. Tak, to bardzo to szybko usunęli, bo zobaczyli, że to właśnie za dużo daje chyba. Czekaj, były konkurs, konkurs polegał na tym, że zostaw like w formie tam minki, skomentuj i udostępnij. I to jakieś pojebane liczby, milionowe zasięgi. Milionowe to udostępnienie i to właśnie było też, wrócę to, do, o czym mówiłem wcześniej, że to było to jedno podwórko, że wrzucałeś na fejsa, jeszcze nie było tylu ludzi i to tak. I algorytm pchał wszystko równocześnie fanpage na jedno było. Podwórko. No. No. My w ogóle tak mieliśmy rozkminę, czy zakładać fanpage, że to takie nie było takie, o, że masz. Mm. Na fejsie. I na przykład siedziała twoja mama na fejsie, o, i konkurs wyskakuje WK jej. A ma nic nie ma wspólnego ze sportem i to wszystkim się, i to miało bardzo dużo, duże znaczenie w kwestii właśnie popularyzacji w ogóle warszawskiego koksa. No, nie taki tylko komunikator sklepu. Był głównie, jak my zaczynaliśmy. No na działać, pewno że... też trzeba trafić na dobry moment w social mediach, gdzie... Jak ze wszystkim, nie? A swoją drogą... To trwa jakiś czas. Swoją drogą nowa funkcja w fejsie jest promowana zawsze bardziej, nie? Teraz live'y na przykład. Tak. Zachęcają. No, trzeba zobaczyć, co aktualnie wchodzi, nie? Fajnie. A my live'ów nie robimy. Promowana, czyli po prostu pchają wam na większe zasięgi te czynności. Swego czasu też w ogóle live'y nam dawały niesamowite zasięgi. Ale jeśli chodzi o live'y, to nadal. Ale no, live'y nadal potrafią pójść. No, live z zawodów owcy pokazał, że nadal... Ale live'y na YouTubie, tak? YouTube. A wtedy na Facebooku, pamiętam, byliśmy na targach, robiliśmy konkurs, na Facebooku wyciskanie robiliśmy, live stream. To miliony. I to 2-3 miliony miało zasięgu. Ale to było dosłownie z 2 tygodnie, bo taki był akcja. Tak. Dalej, już później ucięli to, ale to było na targach nawet we Wrocławiu. To, co co możemy powiedzieć teraz ludziom, że jak zobaczycie, że wchodzi jakaś nowa funkcja, to zwykle wtedy jest najlepszy czas, żeby zacząć z niej korzystać, chyba że jest to Instagram TV. To jest wyjątek, ale czy to jest tylko u nas w kraju, tak? Że to się nie przyjęło? Bo nie, w Stanach to jakoś hula, nie? Może nie, dlatego, że jest więcej ludzi. Zauważyłem, że normalnie teraz jak na Instagram TV dodajesz, to ci wchodzi jako post. Już w ogóle, wiesz, ta funkcja ale, nie ma ty, ale nie ma zastosowania. A i znaczy, tak lepiej pchany jest zwykły film do minuty niż to. I tutaj mam taką ciekawostkę, już kończąc 2014, to jest jeden z postów na forum. Zajebiste. Gdzie ktoś zasugerował, żeby założyć armię WK, właśnie. Milan chyba. A nie wiem. O Chrisu. To możliwe, że to był nawet Milan. Ma tytuł dzika. Żeby mieć tytuł dzika, wtedy trzeba było zasłużyć. O kurde, więc prawdopodobnie... pamiętam, że te w ogóle rangi nadawałem. Tak, robiłeś konkursy na nie na forum. Fajne. Także prawdopodobnie... forum. Prawdopodobnie to kierownik magazynu napisał ten post. No. I... Ale może jeszcze nie pracował u nas. Tak, ale... Nie pracował, Teraz jest kierownikiem. I został skwitowany, że to nie na ma pewno sensu. Nie pracował. 12 maja 2014. Ale nie pracował pamiętam, wtedy. Że w 14 pojechaliśmy na Sopot i jakoś po Sopocie grupę założyłem. No. W lipcu, sierpniu. I to była pierwsza taka grupa. Potem jak nasza grupa wystrzeliła, dopiero wiesz, wszyscy ogarnęli, że trzeba grupy tworzyć w fitnessie. Tak zauważyłem, że taka efekt domina poszedł. No i niektóre grupy nas tam prześcignęły, nie? Więcej poczekaj, przełom. widzę jeden przełom w lewym dolnym. No dawaj. Jest jedno przełomowe zdjęcie. Jakbyś mógł dobra, lewy ale dolny. Poczekajcie. Przełomowe zdjęcia to dopiero będą. Ale okej, okay, mamy 2015 rok, no i tutaj pojawiła się kolekcja Power, prawdopodobnie, a co do samej strony, no to nie za wiele się zmieniło. Oj, dużo nadal... się zmieniło, wszystko się zmieniło, jak się skupisz. Już nic nie jest takie dobra, samo. W 2015 pojawiła się sylwetka pająka.
popularna sylwetka pająka. Pojęcia sylwetka, nie, ale robór wiadomo, nie muszę mówić, ale ale chodzi mi o tank top. Power. Mieliśmy coś takiego, że nie chcieliśmy tylko polegać w pewnym momencie na warszawski koks, bo chcieliśmy, żeby tak jakby sklep był niezależny tylko od YouTube'a i postanowiliśmy stworzyć taką odnogę Power. Chcieliśmy mieć markę, nie chcieliśmy mieć sklepu z gadżetami, może to też, gadżety, kanał chcieliśmy mieć, ale chcieliśmy mieć po prostu markę, powoli tworzyć markę odzieżową. Z myślą, że jak kiedyś nie będzie YouTube'a, to będzie ta marka. YouTube'a, że kiedyś może warszawski koks nie będzie mógł dotrzeć do tak wielu osób, a jakaś marka taka streetwearowa może dojść. O to mi też chodziło, ale zwróćcie uwagę na tank top, był to bestseller. Pamiętam. Bardzo dużo tego schodziło i tutaj jest Pączek chyba, jak się przygotowywał na debiuty. Twoja sylwetka w męskiej sylwetce, nie? No. To był 2015 rok. No. Tak. Czemu się śmiejecie? A, dobra. Ale dzięki temu, że mieliśmy to ten krótki romans z Powerem, który szybko się skończył, bo też ta nazwa nie była oryginalna, się okazało, że inna taka firma istnieje o tej samej nazwie w Unii Europejskiej i zakończyliśmy projekt, to myślenie z Powerem i marką streetwearową ogólną, która na całą Polskę może iść, w sumie zaprowadziła nas trochę do dzika, bo jednak kiedy zauważyliśmy, że dzik się bardzo spodobał, wtedy postanowiliśmy jeszcze raz spróbować i stworzyć z niego markę. No jeśli chodzi o 2015, to tutaj rewolucji w internecie nie było. No znaczy, gdzie ta ten sklep się nie jest? Zmieniał. No spokojnie, Paweł, pamiętam. Rewolucja była na backendzie. No dawaj. W waszej siedzibie. To już jest widzę na przykład rewolucję. Zdjęcia studyjne. No tak było. Patrzcie. Cyk jest. No. Kurwa! Szybki gimp i poszło. No i można wycinać. Były to pierwsze syropy w Polsce. Zero. Opis. Brakuje Greenskina, spójrzcie tego. I Macio jeszcze skomentował. No, przyznaliśmy, nie wszystko jest, wiecie, jak w studiu. Ale nie świrowaliśmy, że to jest studio. Widzisz, przyznaliśmy się, że nie mamy green screena. No i co, pierwsi w Polsce byliśmy, nie? Ale tak, no. Tutaj to był ten przełom, że udało nam się jako pierwsi wyjść. To nas w sumie mocno popchnęło. Pamiętam, jak do galerii Mokotów pojechałem autobusem w dresach i czerwonej koszulce, a tam czekali w restauracji na mnie pan w garniturze i drugi pan w garniturze. No i przedstawiłem im ten pomysł na syropy. No i nie wiedzieli, tak sceptycznie do tego podchodzili. Posłuchali, ale ogarnęli pewnie, zrobili sobie tam badania rynku, podesłali nam próbki i już poszło, nie? Od tamtej pory Można powiedzieć, tak, że jesteś ojcem sosów zero w Polsce. Jesteśmy ojcami sosów zero. Tak bym to przyjął. Bardziej pamiętam, że nie wiem czemu ja tam sam musiałem jechać, bo wy pewnie napierdaliście paki, czy coś takiego. No pewnie tak, no nie oszukujmy się. Nie tam pamiętam. We czwórkę, 14 rok to jest jeszcze, że no. Wszystko, 15, jeszcze w 15 wszystko sami robiliśmy. Czyli pewnie ja jechałem, a wy wysyłaliście paczki. No. To trzeba powiedzieć. O, tutaj nam pamiętam, już grafik zaczął nam pomagać, Kuba prawdopodobnie, No już pierwsze, tu chyba po tych zdjęciach pojawią się pierwsze lepsze grafiki, tak mi się wydaje, bo już pomyśleliśmy sobie, że moje umiejętności w gimpie to nie jest wystarczająco dużo. Łowca jest niezły, ale czy możemy na chwilę się cofnąć do mnie? Chciałbym zwrócić uwagę na opis po raz kolejny, nie wiem czy to widać stąd, natomiast nie zapomnijcie o kodzie promocyjnym Pompa Hontas, Paweł Sikora. Ale pamiętam, że my to jakoś ustaliliśmy na konfie. Fajne czasy były. To mam takie przebitki w głowie, że to nie był jego kod, ale to był... Tylko, że my mieliśmy takie totalnie pomysły, nie wiem skąd. Skąd te ogólnie to mógł być mój, trochę podjeżdżam im nowo. Coś ty mi się kojarzysz, że coś tam. Ale w ogóle takie abstrakcje robiliśmy. A kiedyś w ogóle, pamiętacie, zrobiliśmy... Nawet kod rabatowy ze sterydami coś było. Nie wiem, czy pamiętacie to. Było. O, już widzę. Teść, tutaj. Coś tam. Krótki teść. To już jest rok. Progres. To cały dzień Koryna siedziała u mnie i robiliśmy to. Momencik.